że parsza, mecora, trędowaty, czy jakieś pytania, tak? Tutaj znowu znajdujemy jakby kontynuację, że 7 dni jest jakby tej karencji, tak? Czyli takiej odizolowania, żeby sprawdzić. Tu mówię wskutek trądu, tak? Bo tutaj nawiązuje do tego też domu. Dom też, w którym stwierdzono objawy trądu, ma też taką czas kwarantanny przechodzić 7 dni, jak człowiek, który na nim. Bo możemy sobie to w różny sposób omawiać, tylko kwestia, jakie to ma zastosowanie dzisiaj dla nas. Bardziej na tym bym się chciał skupić. Tu też jest da się zauważyć ta zasada, że 8 dnia jest to faktyczne oczyszczenie, uwolnienie. Dlatego też w święcie szałasów mamy ten 8 dzień szczególny jako szabat święta szałasów. Chociaż tej też nie nazywa się świętym szałasów. Wszystkie prawa, które Stwórca daje, są ku Jego chwale i dla dobra człowieka. Ja tylko powiem, jak ja rozumiem pewne rzeczy odnośnie tego trądu na... Chodzi mi tutaj o ten konkretny przykład trądu na domu. No, tu jest słowo trąd. Wiadomo, że to pod tym słowem mogą być różne rzeczy się kryć. Ja tylko powiem taki przykład w odniesieniu do tego sposobu oczyszczenia domu z trądu, który wykwitł na kamieniu w danym budynku. To są zalecenia sprzed 1000 lat. A ja chciałam tylko powiedzieć, że jakiś czas temu dowiedziałam się, będąc na pewnym kursie, że był taki przypadek, że jakiś czas temu, nie przytoczę szczegółów, już nie pamiętam dokładnie, w którym to było miejscu, gdzieś w Warszawie, do pewnego szpitala, i wiem to od lekarza, do pewnego szpitala zaczęto przywozić pacjentów W Polsce, tak? w Polsce, w Warszawie gdzieś, z jednego budynku, w którym mieszkali. Oczywiście to nie było tak w ciągu kilku dni, natomiast tak się jakoś potoczyło, że przyjmował tych pacjentów ten sam lekarz, bo schorzenia były podobne. Powiem, że chodziło o raka. I po jakimś czasie ten lekarz zorientował się, że ci pacjenci chorujący na te same choroby pochodzą mają to samo miejsce zamieszkania. Ponieważ to był jeszcze taki lekarz starej daty, solidny, więc udał się na miejsce zamieszkania tych ludzi, obejrzeć ten budynek i okazało się, że ci wszyscy ludzie mieszkają w zagrzybionym domu, gdzie na ścianach są wykwity właśnie grzybowe. Coś tam z tym robią, ale generalnie on ciągle ten grzyb wychodził. I co się okazało, te choroby, na które zachorowali ci ludzie, były spowodowane właśnie tym grzybem. Grzyby wytwarzają aflatoksyny, takie substancje, zarodniki, które mają takie działanie. I bardzo ciężko jest po prostu zutylizować. Praktycznie nie utylizuje tych aflatoksyn ani temperatura, ani tam specjalnie chemiczne substancje. I ci wszyscy ludzie w tym budynku mieszkający ponieśli konsekwencje właśnie, Toksyn. proszę, Toksyny, tak? toksyn, tak, aflatoksyny. Tego chorego zatrądowiano. Za,
w domu, na którego ścianach wykwitł językiem Biblii trąd. Po prostu. Jeszcze tak dodam, że te aflatoksyny często są w, jakby rozprzestrzeniają się w orzechach rozłupanych, które możemy kupić w różnych sklepach. Na różnych orzechach. Na różnych orzechach. Chodzi o to, że one łatwo włoskie się orzechy, jakie wymienimy. W rozłupanych już, nie w, w skorupkach. Stąd no, ostrzeżenie powielam już od innych osób, od których ja też dostałam i wyczytałam, żeby kupować orzechy takie całe w skorupkach, ponieważ tych aflatoksyn nie czuć, nie widać ani smakowo, ani węchem się ich nie pozna, ani w żaden inny sposób i ciężko jest po prostu się ich pozbyć. I jeżeli rozłupujemy orzechy i tam w środku będą jakieś no, takie nitki, niteczki takie grzybowe, to też cały orzech wyrzućmy, nie bierzmy nic z tego, to tylko tak ku ochronie człowieka. Tak, bo przemysł może takie orzechy uzdatniać, tak? Czyli tak, marzą gdzieś wilgotnym, w ogóle na to nie patrzą, ponieważ miejscu. Tego nie można poczuć, więc jest to produktem, na którym można zarobić i nie ma znaczenia, że to zabija ludzi, tak jak wiele innych rzeczy dzisiaj. Natomiast w domu też sobie przypominam taką konferencję, wywiad z ludźmi, którzy znają się na technologii budowania domów i oni zauważyli, że przerabianie domów starych, czyli szczelne okna, ocieplenie styropianem z zewnątrz, czyli zamknięcie całego domu w puszkę, gdzie w tych domach nie było przewidziane właściwa wentylacja, bo wentylacją były te nieszczelności w założeniach, czyli te niedoskonałości, jakby można powiedzieć, budowlane. Czyli to uszczelnienie domów powoduje, że się zwiększa wilgotność w tych domach i się wytwarzają różnego rodzaju grzyby. Mało tego, całe programy światowe, klimatyczne zmuszają ludzi już budujących nowe domy do pójścia w kierunku domów tak zwanych pasywnych, czyli bardzo szczelnych, żeby szczelnych w sensie termicznie i dosłownie szczelnych, żeby powietrze nie przenikało, to się robi specjalne, zamyka się wszystkie otwory i wtłacza się powietrze i sprawdza się, jaka jest szczelność. I w tych domach oczywiście jest wymiana powietrza przez rekuperację, systemy elektryczne, które to powodują. Ale teraz sobie wyobraźmy jakąś sytuację, gdy ten prąd, co są różne przewidywania, że i 200 i 300% może zdrożeć, w takim domu bardzo szczelnym, gdzie musi ta wentylacja działać, przestaje ona działać. Bo też właśnie w tym programie, co oglądałem, zwracano na to uwagę. Co wtedy? Bo tam jest, musi być wentylacja, bo on tak jest zbudowany. A ta wentylacja jest napędzana energią elektryczną. I to są problemy, w które coraz więcej ludzi wbijają. Oczywiście nie jestem tu zwolennikiem, żeby były szpary w oknach czy tam w drzwiach, tak jak 100 czy 200 lat temu. Zachować we wszystkim umiar. Ale przy jakiejś budowie, nawet zimą, bo jest tendencja zimą zatykania wszelkich wentylacji, a ona jest potrzebna mimo wszystko. No też to ciepło, byśmy powiedzieli, że tą wentylacją ucieka ciepło, zgadza się, ale też ucieka wilgoć. Coś zawsze coś jest za coś. I to trzeba mieć na uwadze, bo coraz tego się nie słyszy w mediach, ale właśnie te domy przerabiane, uszczelniane, ocieplane zaczynają w kątach za meblami po prostu robić się różnego rodzaju wykwity.
Natomiast a propos domów, to tutaj czytaliśmy 14 rozdział, 34 werset. Chciałbym przypomnieć, przywrócić go jeszcze. 14 rozdział, wszystko. Tak. 34. Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, ja dopuszczę plagę trądu na jakimś domu. To sformułowanie tutaj jest bardzo ciekawe. Ja dopuszczę plagę trądu na jakimś domu w kraju należącym do was. To, co mówiliśmy tydzień temu, że jeżeli trąd pojawia się na człowieku, to najprawdopodobniej jest to spowodowane jego chorobą duchową, gdzie już ciało jakby zaczyna manifestować to w różny sposób, czyli na skórze się pojawiają różne widoczne oznaki tego. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej, to też dom może mieć taki skutek, czyli wiadomo, że tam jacyś ludzie przebywają, mieszkają i może ci ludzie są tacy, a nie inni, że na tych murach tego domu takie rzeczy występują, bo Bóg, Stwórca, mówi, on dopuści wtedy plagę trądu, czyli on chroni, a wiemy z piątej Mojżeszowej, tam końcówka, że jego błogosławieństwem jest to, że on chroni, ochrania tych, którzy słuchają jego praw, jego głosu. Natomiast jeżeli dopuszcza, no to jest tutaj coś takiego, że jest zastanawiającego. Dlatego też rozumiem ten czas siedmiodniowy kwarantanny jako pewnego rodzaju zatrzymanie się, zastanowienie się, pokuty, można wręcz powiedzieć, pewnego rodzaju można też post zastosować, aby zrozumieć, o co chodzi. Nie biec od razu do kapłanów w białych kitlach. Bo z domem to też jest taka ciekawa rzecz, że jest taki werset z Ewangelii Łukasza. Jeszua się wypowiada o mieście Jerusalem. Przeczytajmy sobie Łukasza 13 rozdział 34 i 35. Bo tutaj w tym trądzie domu, że jeżeli ten trąd jest złośliwy, to ten dom w zasadzie jest opustoszały, czyli należy go zburzyć. Nie powinien istnieć. I tu jest pewna analogia do tego, tak znajduję ją. 34, 35 werset. Jeruzalem, Jeruzalem, miasto pokoju, bo Jeruzalem to jest miasto pokoju, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy zostali wysłani do ciebie. Ileż to razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokos zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, ale nie chcieliście. Czyli jest ten okres siedmiodniowy, przychodzi kapłan, stwierdza, że coś jest, znaczy stwierdza, że jest ten trąd i jest te 7 dni kwarantanny, czyli jest później usunięcie tych kamieni, zerwanie tynku, położenie drugi raz. Jeżeli pojawia się na tym domu znowu, to jest to trąd złośliwy i ma być ten dom zburzony. Czyli jest jakby w pewnym sensie upomnienie. Ileż to razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokos zbiera pisklęta pod swoje skrzydła. Zabijasz i kamienujesz proroków, tych, którzy mówili, że z wami coś jest nie tak. I teraz 35 werset. Oto dom wasz opustoszeje. Słyszycie to, co tutaj jest napisane w kontekście trądu i to, że Bóg dopuści trąd na domu i ten dom w konsekwencjach jest to tak zwany złośliwy, będzie wyburzony. On opustoszeje w znaczeniu takim już szerszym.
Oto dom was opustoszeje i mówię wam, zobaczycie mnie dopiero wtedy, kiedy będziecie mówili chwała temu, który przychodzi w imię Jahwe. Bo to jest cytat. Dom was opustoszeje. I właśnie tutaj czytając 34 werset powiedziałem Jeruzalem, Jeruzalem, ale też dodałem miasto pokoju. I to miasto pokoju, bo też zauważam, że wszyscy skupiają się na samej nazwie Jeruzalem, czyli Jerusalem. I potocznie się to tłumaczy jako miasto pokoju, ale to nie jest dobre tłumaczenie tego słowa Jerusalem. To jest takie potoczne, ale jest to słowo, można też przetłumaczyć na siedzibę pokoju, przybytek pokoju, wizja pokoju. I w Midraszu na przykład powiedziano, że tak, że forma Jerusalem, Jerusalem lub Jerusalaim po raz pierwszy pojawia się w Biblii w księdze Jozuego, czyli Jehoszuły, bo to jest po hebrajsku właściwe nazwa. Jozue to jest już jakaś konwersja dziwna. I według Midraszu nazwa ta jest połączeniem dwóch imion zjednoczonych przez Boga. Jire, czyli miejsce przebywania. Zobaczmy. Miejsce przebywania, oczywiście wiadomo kogo. Miejsce przebywania. Nazwa nadana przez Abrahama miejscu, w którym planował złożyć w ofierze swojego syna. W domyśle to wzgórze, gdzie to miasto później znajdowało się. I Szalem, miejsce pokoju. Nazwa nadana przez arcykapłana Sema. Czyli Jerusalem, czyli Jerozolima, to uświadommy sobie, że to jest miejsce święte, miejsce pokoju, miejsce przebywania. Tam, gdzie Bóg nakazał już przez Dawida, a później Salomon zbudował świątynię, to też złe słowo świątynia, bo to jest miszkan, miejsce przebywania, szczególne miejsce przebywania na szczególnym wzgórzu i to całe miejsce jest też nazywane miejscem przebywania, miejscem pokoju. I teraz połączmy to z wypowiedzią Jeszua do Samarytanki. Wszyscy to znają, te słowa. Przytoczę. Mówi mu kobieta: Panie, widzę, żeś prorok. Na tej górze nasi praojcowie oddawali cześć Bogu, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć Bogu. A Jeszua mówi: wierz mi, kobieto, że już nadchodzi godzina, kiedy na tej górze, czyli na waszej górze Samarii i w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu, bo Bóg jest duchem i on szuka tych, którzy oddają mu cześć w duchu i w prawdzie. Pokój. Miejsce pokoju. Bóg szuka pokoju oczywiście w harmonii z tym, co on stworzył, ze sobą głównie. Ale to, co wszystko on stwarza, ma tworzyć harmonię, tak jak w Edenie. To było miejsce pokoju. Można by powiedzieć, że to było Jerusalem, Eden. Miejsce spotkania, miejsce przebywania, miejsce pokoju, miejsce dobrobytu. I teraz, jeżeli dołożymy do tego, bo tutaj mamy trąd, tak, carat, oczyszczenie, kwestia oczyszczenia, uświęcenia, tak, to w 15 rozdziale, 31 werset, przeczytajmy sobie, bo to są bardzo ważne słowa w kontekście tego wszystkiego. Ostatni chyba werset jest z tego rozdziału, przedostatni. Chrońcie więc synów Izraela przed nieczystością. To jest konkluzja tego, co czytamy w kontekście oczyszczenia z caratu i z tych oczyszczeń tutaj kobiecych i mężczyzn.
Chrąć je więc, synów Izraela, przed nieczystością, aby nie umierali. To jest ciekawy zwrot. Aby nie umierali na skutek swojej nieczystości, bezczeszcząc mój, tu jest przybytek, ale to jest mieszkan, miejsce przebywania. Bezczeszcząc mój przybytek, który znajduje się pośród nich. W tamtym czasie było to namiot, który Mojżesz postawił, tak? Który był przenoszony. Przybytek, miejsce spotkań. To jak pamiętamy czas, gdy omawialiśmy przybytek, to był niedokończony temat, ale to jest miejsce spotkań, miejsce przebywania, mieszkan, też tłumaczone na mieszkanie, że Bóg tam zamieszkuje, ale oczywiście to jest przenośnia duża. Czyli nie zanieczyszczajcie mój dom, można by powiedzieć. Mojego domu. Ciało jest domem, tak? Przybytek jest domem. Dom jest domem, tak jak tutaj czytaliśmy w kapłańskiej. I jest zanieczyszczenie tego. I teraz... Ciało nasze jako świątynia. No właśnie, chcę to przeczytać. Mateusza, 5 rozdział. Nauczanie największe Jeszua na górze, tak zwane. Pierwszy i drugi werset. Widząc tłumy, Jeszua usiadł i nauczał. Podeszli do niego też uczniowie. Drugi werset, on zaś rozpoczął nauczać takimi słowami. I w 48 wersecie tego rozdziału konkluzja znowu tego, co on tu naucza. Wy zatem bądźcie tak doskonali, jak doskonałym jest was Ojciec w niebie. Czyli niech wasze mieszkan, czyli ciała, będą czyste, tak jak jest czysty, święty Ojciec wasz w niebie. Ja tu posługuję się tymi znaczeniami właściwymi. Czyści, doskonali, jak wasz Ojciec jest w niebie, bo tutaj też nawiązuje do innych lekcji, które powinniśmy znać i pamiętać. Dlatego zacząłem mówić o Jerozolimie, co dokładnie to znaczy, to słowo. I przejdźmy do 1 Piotra, 1 rozdział. Bo też tutaj jest o tym mowa. Od 13 wersetu. Bo w wielu miejscach jest nawoływanie do tego, bo tutaj Jeszua powiedział, bądźcie doskonali. I tutaj po angielsku, bo to w naszym języku ten angielski zwrot jest specyficzny, czyli bądźcie perfekt, idealni. Ale tu chodzi o czystość, świętość, oddzielenie. Od 13 wersetu 1 Piotra, 1 rozdział. Dlatego czuwajcie nad sobą, w pełni trzeźwi, pokładajcie swą nadzieję w łasce, którą wam daje objawienie Jeszua Chrystusa. Bądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami. Nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście jeszcze w nieświadomości, lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, oddzielonymi, perfekt, doskonałymi, tak jak święty jest ten, który was powołał. Napisane jest bowiem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest cytat, Bóg jest święty, tak? Jak Bóg, bądźcie doskonałymi, jak doskonały jest was Ojciec w niebie. Te same zwroty są. A skoro Ojcem nazywacie tego, który sądzi bezstronnie każdego według jego uczynków, bogobojnie przeżywajcie czas waszego pielgrzymowania, świadomi, że nie srebro ani złoto, których wartość przemija, było okupem uwalniającym was od marnego sposobu życia odziedziczonego po przodkach, ale drogocenna krew Chrystusa, baranka niepoklanego i bez skazy. Widzimy tutaj, na czym polega ta czystość, świętość. Pożądliwość, którym ulegaliśmy jako nieświadomi, nieznający wytycznych Stwórcy, nieczyści, marny sposób życia odziedziczony po przodkach, po naszych rodzicach, kulturze, cokolwiek,
W tamtym czasie to był talmudyczny rabinizm, gdzie narzucał różne rzeczy sprzeczne czasami z Torą. To Jeszua bardzo często wskazywał, że nakazują czynić prawa ludzkie, a nie prawa wiekuistego. I to jest cytat z Kapłańskiej, 20 rozdział, 7, ja tylko przeczytam. Uświęcajcie się zatem, bądźcie świętymi, bo jestem Jahwe, wasz Bóg, zachowujcie moje nakazy, wypełniajcie je, bo ja jest Jahwe, który was uświęca. Bóg uświęca, ale jak uświęca? No to nie jest takie pstryknięcie palcami, już jest ktoś czysty w rozumieniu dzisiejszej religii jako takiej. Uświęcenie, czyli zawrócenie się ze swojego marnego sposobu życia odziedziczonego po przodkach, cytując Piotra. I to czytaliśmy o pokarmach, że macie być świętymi. I w Kapłańskiej, 19 rozdział, to będziemy czytać, drugi werset, może tylko przeczytajmy. Jahwe tak mówił do Mojżesza, pierwszy werset, drugi, oznajmij to całej społeczności synów Izraela, bądźcie świętymi, bo jestem święty Jahwe, Bóg wasz. Ciągle jest nawoływanie. I tutaj jest, o czym tu jest mowa, tutaj generalnie jest o różnych bałwochwalczych rzeczach, kłamstwach, kradzieży. To jest nieczystością, to jest nazwane też grzechem, to jest też nazywane ciemnością. I właśnie, wracając, bo tutaj trochę zgubiłem konkluzję, wracając do przybytku, bo w Poznańskiej czytamy, że mój przybytek. Natomiast w innych przekładach, na przykład, zobaczmy, 15 rozdział Kapłański, 31 werset, wróćmy jeszcze do tego, bo tu mam dokładnie to wyjaśnione, co mi się zabiło. I sobie przeczytajmy, bo tak, tu w Poznańskiej jest mój przybytek, tak? Tysiąclatka dwójka, jak to przetłumaczono? Już lepiej. Bezczeszcząc moje mieszkanie, tak? Przestrzegajcie więc synów Izraela przed nieczystością, aby nie pomali wskutek swej nieczystości, bezczeszcząc moje mieszkanie, które jest wśród nich. I teraz przerzućmy się z tym wersetem na Tora Pardes. Wy, Mosze i Aaron, zapewnijcie, że synowie Izraela będą oddzieleni od tego, co jest dla nich rytualnym skażeniem, żeby ich rytualne skażenie nie spowodowało, że umrą, jeżeli rytualnie skażą moje miejsce obecności, które jest pośród nich. To jest to, co mówiłem wcześniej. To mieszkan, przybytek, to jest miejsce spotkania, miejsce obecności, miejsce przebywania. Jest kilka określeń na to, natomiast powinniśmy wiedzieć, co to jest, co to znaczy, bo to w kontekście, jak wiemy, co znaczy określenie Jerozolima, Jerusalem, góra, wzgórze i to wszystko, to zaczynamy myśleć troszeczkę po hebrajsku, w hebrajskim sposobie myślenia. I teraz pierwszy Koryntian, bo o tym Paweł dużo pisał. To jest dłuższy fragment, ale tutaj jest to, o co nam chodzi. Chcę tylko złapać kontekst. Pierwszy Koryntian, 6 rozdział, poznański przekład. Od 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie ulegnę. Pokarm przeznaczony jest dla żołądka, żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi zarówno jedno, jak i drugie. Natomiast ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś swoją mocą wskrzesił nasze ciała do życia, tak jak wskrzesił Pana. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? I widzimy tutaj
jest mowa o też czystości, nieczystości, czyli o świętości, oddzieleniu, tylko innym językiem. Albo czy nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, tworzy z nią jedno ciało? Pismo Święte powiada bowiem, będą dwoje w jednym ciele. Kto natomiast łączy się z Panem, staje się z Nim jednym duchem. Unikajcie rozpusty. Każdy inny grzech, jakiego dopuszcza się człowiek, nie dotyczy ciała, ale w wypadku rozpusty człowiek grzeszy przeciwko własnemu ciału. I tu 19 werset jest tym, o czym mówimy. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią, czyli mieszkan, miejscem przebywania Świętego Ducha, który w was przebywa? Otrzymaliście go od Boga i nie należycie do siebie. Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga. To jest to, co mówił Jeszua do Samarytanki. Nowe miejsce, mieszkan. Dlatego jeżeli zaczynamy rozumieć, że przybytek Mojżesza to jest mieszkan, miejsce spotkań, że miejscem spotkania też był Eden, też takim miejscem. Bóg wybiera to miejsce. On decyduje, gdzie. Jeszua powiedział, że minie ten czas budowli. On chce mieszkać w żywych ludziach. Ale jak chce mieszkać? Gdy ludzie się poddają Jego duchowi, oczyszczają się, są czyści, oddzieleni, bez trądu, tak? Mówiąc o domach, o ciałach, o skórze. Bo wasze ciała są teraz świątynią Ducha Bożego, który w was przebywa. To nie jest sam zwrot w sobie, jak to w różnych ewangelicznych społecznościach mówią, mamy Ducha Świętego, a spożywają pokarmy przeznaczone dla bałwanów, uczestniczą w różnych praktykach. Tam nie ma żadnego Ducha Świętego w tych ludziach. Oni tylko tak mówią, ale tam nie ma. Oczywiście jakieś namiastki robią, czynią, czyli ktoś, kto kradł na przykład, a przestaje kraść, jest czystszy, ale jeżeli ma jakieś bożyszcze w domu, już tak, żeby nie komplikować, jakiś posąg i przed nim się kłania i jemu ufa i mu powierza wszystkie swoje rzeczy, no to on się troszeczkę oczyścił, ale jeszcze mu daleko do tej świętości, czystości. Bóg przede wszystkim wymaga, jest zazdrosny, jak to jest powiedziane w jednym miejscu. Wymaga wyłącznego oddania. I drugi Koryntian, bo tu jest Paweł w trzech miejscach to o tym mówi. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 14 po 18. I też tu jest mowa o tej czystości, oddzieleniu, o posłuszeństwie. Nie wstrzygajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi, co ma bowiem wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo co ma wspólnego światło z ciemnością. To cały czas są synonimy tego, o czym mówimy. Czy może istnieć harmonia między Chrystusem a Belialem? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Co łączy świątynię Boga z bożkami? My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego, zgodnie z tym, co Bóg powiedział, zamieszkam wśród nich i pomiędzy nimi będę się przechadzał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród pogan, odłączcie się od nich, mówi Pan, nie dotykajcie się tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, to mówi Pan Wszechmogący. Bardzo głębokie, mocne słowa tutaj Paweł używa, ale też stwierdza, że jest teraz inna świątynia Boga żywego w ludziach, którzy chcą sami mieć czyste, mięsiste serce i oczyszczać się z tego wszystkiego. I my, rozważając, spotykając się, zachowując szabat, już to jest też jeden z elementów
oczyszczenia się, oczyszczania się. Stańcie się świętymi, jak wasz Ojciec w niebie. Bóg ustanowił to jako dzień odpocznienia, jako dzień oderwania od naszych codziennych zajęć, przyjścia do Niego przede wszystkim. I my wykorzystujemy, żeby skorzystać z tego błogosławieństwa, bo Bóg pobłogosławił ten dzień. Co znaczy pobłogosławił? No, wszystko daje dla tych, którzy się zatrzymują tego dnia, wszystko daje to, co najlepsze. Dlatego rozumiemy to, wchodzimy w to i czytamy te rzeczy, jak to może dzisiaj na nas, jakie ma to znaczenie, jak możemy to zastosować. Jeszcze jest jedno miejsce, gdzie Paweł mówił o świątyni. 1 Koryntian 3. Od 16. Czyli 1 Koryntian 3:16, tu zaczniemy. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, a Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego i Bóg zniweczy, ponieważ jest ona święta. Święta, czysta, oddzielona, tak? Wy właśnie jesteście tą świątynią. Wy właśnie jesteście tą świątynią. Paweł pisze do Koryntian. Wy właśnie jesteście tą świątynią. Niech nikt nie zwodzi samego siebie, jeśli komuś z was wydaje się, że jest mędrcem w pojęciu tego świata, niech uważa się za głupca i wówczas stanie się mądrym. Mądrość bowiem tego świata, zobaczmy, mądrość bowiem tego świata jest uboga głupotą, bo napisano, Bóg zaskoczy mędrców mimo ich chytrości. A w innym miejscu Pan zna zamysły mędrców i wie, że są bez wartości. Przeto niechaj nikt nie chlubi się ludźmi, bo do was należy wszystko. Paweł, Apolos czy Piotr, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość, wszystko jest wasze. Wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus do Boga. My należymy do Chrystusa. Czyli jego wybranka, małżonka ma być, jak w dawnych zwyczajach, miała być dziewicą, panną miała być. Nieskazitelna. Nieskażona niczym. I takie ma być ciało Chrystusowe, Mesjasza. Ma być czyste, oddzielone, święte, bez trądu. Dom, w których ma przebywać Duch Boży, mieszkan. Tam, gdzie Bóg oddziaływuje. No i teraz ma być czyste. Można długo mówić, w jaki sposób to uzyskać. I w jaki sposób można się zanieczyścić. I to jest... Lub wyjść, bo to, już, to jest bardziej... w naszych czasach jakby jest priorytetowe. W końcu tutaj tak dygresję wprowadzę pewną. Ucieknę trochę od tematu. Ten 23 werset. Wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus do Boga. Pomyślcie sobie o tym wersecie w kontekście doktryny trójcowej katolickiej. Jak może Chrystus należeć do Boga? Tam jest wszystko równe. I to chciałem nawiązać na temat tego domu. Dlaczego w Torze czytamy o trądzie domu? Dlaczego czytamy o kwarantannie siedmiodniowej? Później ta cała procedura oczyszczenia. Ta procedura, nie wiem czy zauważyliście, też podobna jest do procedury oczyszczenia kapłanów, gdzie krwią był pomazane ucho, duży palec, a tutaj mamy jeszcze oliwą nałożone na głowę. I też tutaj warto wspomnieć, że ta ofiara całopalna to jest ofiara niemiła woń, bo to jak wrócimy, ktoś kto chce wrócić do oddań zadośćuczynionej, to tam część spożywali kapłani z tej ofiary. To nie była ofiara całopalna, w sensie cała spalana. Tu też jest pewnego rodzaju nawiązanie do ofiary tej, które uwolnienie od grzechów całego Izraela, czyli Jom Kippur, gdzie były dwa kozły. Jeden był składany na ofierze, drugi był wypuszczany. Tutaj mamy
ptaki, gdzie jeden jest zabijany i we krwi jego, drugi jest maczany w wodzie i wypuszczany. Pewne nawiązania do uwolnienia. Oczywiście tym uwolnieniem jest Mesjasz, który za nas złożył. To zwój do Hebrajczyków bardzo dokładnie opisuje przez kilka dobrych rozdziałów. Jest, nie wiem, czy mamy czas poruszyć ten temat nieczystości kobiecej, tej permanentnej, tak? Bo mamy przykład z Jeszuą, takiej kobiety. Może sobie przeczytajmy Mateusza, Marka, bo to w Mateusza też jest, ale w Marka przeczytajmy 5 rozdział po tej kobiecie. Marka 5, rozdział 24 czytamy. I poszedł z nim, a szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. Czyli na Jeszua, kobieta, która przez lat 12 chorowała na krwotok, nachodziła się do wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała i nic jej to nie pomogło. Ale się jeszcze gorzej czuła. Zapewne ci lekarze się lepiej czuli, bo mieli więcej pieniędzy. Ale ona się jeszcze gorzej czuła, jak to powiedziano. Kiedy usłyszała o Jeszule, przyszła z tłumem i z tyłu dotknęła jego okrycia, bo myślała, jeśli tylko dotknę jego okrycia, wyzdrowieją. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła ulgę w cierpieniu. No i oczywiście tam cała sytuacja, która się rozwinęła, że Jeszua poczuł, że coś się wydarzyło. Ale chodzi o to, że ona jest, według Tory, co czytaliśmy, ona jest nieczysta. Jak ona się tam znalazła w tym tłumie, jak ona dotyka, tu ważna rzecz dotyka, bo tu jest też ważna rzecz cytować to, co jest napisane. Dotyka ubrania, nie dotyka Jeszuły, tylko dotyka jego ubrania. Jak to powiedziano, skrawek, bo to jak zobaczymy sobie różne przekłady, ten 27 werset, to jest kraniec jego okrycia, niektórzy tu mówią płaszcza. Czyli ona nie dotyka jego stricte, jego ciała, jego skóry, tylko dotyka okrycia. To ekranizacje czasami mówią, że ona się jakby przewraca i jakby takim ostatnim tchnieniem dotyka pewnej części tego ubrania. Zaraz do tego dojdziemy, bo tutaj nie ma oczywiście w tym w sprawozdaniu, czego konkretnie dotyka, jakiej części tego ubrania. Ale w Torze czytamy, że jest nieczysty, kto dotknie rzeczy, na której ta kobieta usiadła. I zobaczmy, pomyślmy trochę logicznie. Jeżeli ma krwotok kobiecy, tak? To jak w dawnych czasach te sprawy higieniczne były może mniej odporne na przelewy krwi, to te rzeczy stawały się nieczyste. Ale te rzeczy, jak ktoś dotknął, to był nieczysty. Na których ona usiadła, spała, tak to czytamy. Nie ma tu nic mowy o dotykaniu ludzi między sobą. I tutaj, ale to jak ktoś dotknie, czyli wie, że to jest takie lub dowiedział się, że to jest nieczyste, na którym ta kobieta siedziała, to staje się nieczyste. Natomiast ona dotyka części ubrania Jeszua. Czy Jeszua stał się przez to nieczysty? Według Tory, ja tutaj nie znajduję, że nastąpiło takie coś. Natomiast czytamy o ubraniu, o płaszczu zewnętrznym w Torze, Liczb 15 rozdział, bo też musimy wiedzieć, bo niektórzy nie wiedzą, jak w dawnych czasach były tkane tkaniny, że krosno, jak sobie poczytamy, poznajdziemy, jak na krośnie,
ruchomym czy stałym, bo to są dwie wersje, te ruchome to już takie unowocześnione, łatwiejsze trochę w tkaniu, ale jak stałe krosno na przykład jest, czyli jest rama i są rozwieszone pionowo nici zawieszone i poziomo się przewleka czółnem tak zwanym, z takim wężykiem poziomą, drugą nitkę. I czasami wplata się różne nitki, żeby jakiś wzór uzyskać. I na końcu, jak później się skończy cały ten proces, zostają te właśnie, bo te czółno to jest ciągła nić, można powiedzieć, jest związana, dowiązywana, jest ciągła nić. Natomiast te pionowe, no też można to rozwiesić takim wężykiem, czyli może być to jedna, ale najczęściej były to wiązane pojedyncze nici. I zostawało później, jak to się zdejmowało z tego krosna, zostawały końce i żeby to się wszystko nie rozpadło, to te końce zawiązywano, czyli dwie najbliższe nici ze sobą wiązano w supełek, żeby ten materiał się nie, ta tkanina się nie rozchodziła i z tego jeszcze robiono konkretne jakąś ubranie. To tak w skrócie. I na końcu robiono supełki tych materiałów i tutaj jest w Księdze Liczb dodatek, 15 rozdział, 37 po 40. Bo uważam, że też Ewangelie próbowały ukryć ten fakt. Jak to? Jeszua nosił takie coś, po co? Jak on znał dokładnie prawo. No ale prawo wymaga tego. Bóg powiedział, że to jest jednym z wymogów. I przemówił Jahwe do Mojżesza, wydaj polecenie synom Izraela, aby sporządzili sobie frędzę na kraju swych płaszczy. Z pokolenia w pokolenie. Czyli były różne techniki, tak? Czyli chodziło o to, żeby przy tych supełkach nie obcinać tych nitek, tylko żeby zostawiać je specjalnie. Do każdej frędzli, czyli jak został ten frędzel, czyli supełek i został kawałek tych sznurków, czyli stworzył się frędzel, umieszczać do kraju, dodać sznurek ciemnej purpury. Czyli jeszcze mieli wpleść specjalnie ciemną purpurę w te frędzle. Będziecie więc nosili frędzle, spoglądając na nie, będziecie sobie przypominali wszystkie nakazy Jahwe, będziecie je wypełniali. Nie dacie się uwieść pragnieniom serca i oczu, którym tak łatwo pozwalaliście się uwodzić. Tak więc pamiętać będziecie i wypełniać wszystkie moje nakazy, będziecie świętymi, kolejny raz to zwrot, będzie świętymi dla swojego Boga. Świętymi będziecie przez to, że będziecie nosili cicit. Tak, bo to po hebrajsku te frędzle to cicit. Mamy okres, bo cicit już stał się takim nazwą własną, natomiast to są frędzle z plecioną ciemną purpurą. Jak to jest? Jest to już dowolność. Nie musi to tak czy inaczej wyglądać. Powtórzonego prawa, to tylko przytoczę, zrobić sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym będziesz się okrywał. Czyli chodziło o to, żeby to było, otaczało człowieka, bo to też ten płaszcz jest pewnym wyobrażeniem, gdzie to prawo ma otaczać człowieka, ma być otoczone, ma z każdej strony widzieć, że jest prawo Stwórcy i ma się nim kierować. Tak jak we wszystkim były pewne mody przez pewne okresy i różnie to wyglądało. Oczywiście judaizm sobie zrobił, podłużali te frędzle, bo w ogóle samo to frędzle w Biblii, całej Biblii, czyli Stary, Nowy Testament tak zwany, występuje w trzech czy czterech miejscach. No i w jednym kontekście jest to negatywne, że oni sobie podłużali te frędzle, jakby pokazując, że oni są tacy święci, tacy bogobojni. Faryzeusz oczywiście i te przywódcy religijni, to też Jeszua to wytknął im. W każdym razie Jeszua będąc posłusznym torze danej przez Mojżesza, też miał to na skraju. I niektórzy tutaj interpretują, że prawdopodobnie ta kobieta dotknęła. Tu mówię, to już jest interpretacja, bo tego dokładnie nie mamy. Prawdopodobnie teksty, które mamy
chcą to ukryć, dotknęła jakby substytutu prawa, tak, że prawo, jakby jej wiara jest też tutaj odnośnikiem do tego, że ona w to uwierzyła, że widocznie może słyszała, że niektórzy dotykali jego szaty i byli uzdrawiani. W każdym razie tu mamy powiązanie z tym upływem kobiecym jako choroby, tutaj 12 lat, wyobraźmy sobie 12 lat anemii, tak, bo to upływ krwi to jest wszystko wychodzi z człowieka. Ona wycieńczona chorowała bez pieniędzy, bo tak wydała wszystko na, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, na białe kitle. I to nikt jej nie pomógł w tym. I to była jej ostatnia deska ratunku. I był to natychmiastowy, tutaj też trzeba to zauważyć, był to natychmiastowy efekt. W każdym razie chcę tu nawiązać do tego, że ona Jeszuę nie zanieczyściła, że był nieczysty. Jeszuła. Bo ona nie dotknęła bezpośrednio jego. Nie zrobiła nic. Jeszuła wręcz się nie dotknął, tak? Nie było tutaj tej przesłanki, co czytaliśmy w kapłańskiej 15 rozdział. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tej nieczystości małżeńskiej, tak? Jak współżyją małżonkowie, tutaj napisane jest też, że będą nieczyści do wieczora. W judaizmie taki pogląd panuje, że jakby w pewnym sensie jest obowiązkiem małżonków, żeby w szabat, jak się zaczyna, żeby się zbliżali do siebie. Ale to jest trochę dziwne, jak się zastanowić głębiej, bo wtedy mężczyzna idzie do synagogi, modlitwę odpowiada tak zwane różańcowe, bo tylko różańca im brakuje do tego. Tam jest cała formuła różnych modlitw, formuły, które i jak. Natomiast idzie i on generalnie jest nieczysty, bo on jest nieczysty do wieczora. Jest napisane do wieczora, czyli jak wieczorem był nieczysty, no to jest do wieczora następnego nieczysty. Tak można to zrozumieć, no bo jak? I to jest dziwne, bo oni mówią, że Bóg nakazał rozradzajcie się, rozmnażajcie, no i że to jest ten dzień. Ale jak się zastanowić, no to nie jest ten dzień, bo Bóg nakazał pierwszym ludziom rozradzajcie się, czyli niech się przybliży kobieta do mężczyzny i mężczyzna do kobiety, szóstego dnia, kiedy ich stworzył, jest to powiedziane, a nie siódmego, kiedy odpoczął. W każdym razie to jest system religijny i tak będzie wtłaczał w ludzi swoje nauki. W końcu to nie jest zgodne z tym, co czytamy i jest dziwne wręcz. W każdym razie te wszystkie fizyczne rzeczy oddziałują na ducha i odwrotnie. Duch oddziałuje na ciało. Jeżeli ten duch jest słaby, jeżeli jest sprzeczny z ciemnością tak zwaną, to będą nasze ciała, jak wielokrotnie czytamy, będą różne dotknięcia. Czyli Bóg cofa swoją ochronę. I te rzeczy dotykają tych ludzi. Dlatego kończąc tą część, zastanawiajmy się, jeżeli coś nas dotyka, to zastanawiajmy się, zróbmy te 7 dni przerwy z takiego teszuwa, to po hebrajsku, takiego nawrócenia, pokuty do Jeszuę, do Boga przez Jeszuę, Jeszuła, zwróćmy się o zrozumienie, o to, aby nam wskazał Bóg przez Ducha, czy coś przeczytamy, czy coś usłyszymy, że może to albo bezpośrednio dostaniemy informację, zrozumienie, że coś jest nie tak, się dzieje w nas samych, ale też otoczenie, dom, w którym przebywamy, też ma znaczenie.
I to powinniśmy się zastanawiać nad tym, nie bagatelizować. Jeżeli jest o tym mowa, że może do takich rzeczy dojść, do chorób, a mamy ewidentnie powiedziane, że to Bóg powoduje przez to, że cofa swoją ochronę, to znaczy, że coś jest z człowiekiem czy z tym domem nie tak. To warto o tym pamiętać. Każdy powinien sam to zrozumieć, dojść do tego, jak coś się dzieje, analizować. Przede wszystkim prosić, błagać Stwórcę o oczyszczenie w takiej czy innej sytuacji. Też warto brać pod uwagę te rzeczy damsko-męskie, w sensie małżeństwa, tak? Jak to wygląda, że to też jest istotne, jeżeli to było wspomniane, a tym bardziej, że jest konkluzja tego, że jak czytamy w 31 wersecie, i tym wersetem zakończę, aby nie umierali na skutek swej nieczystości, bezczeszcząc mój przybytek, czyli swoje ciała, które znajduje się pośród nich czy wśród nich.